Cześć, tu Sławek Rek. Dziś porozmawiamy o Twojej karierze, ale dzisiaj skupimy się na Twoich silnych stronach. Dlaczego? Widzisz, wielu ludzi, kiedy myśli o swojej karierze, kiedy myśli o swoim rozwoju, często skupia się na swoich słabych stronach. Ponieważ uważa, że aby poprawić się, być lepszym, aby znaleźć dobrą pracę, czy rozwijać swoją karierę, musi poprawić to, w czym nie jest dość dobry, w czym jest za słaby. To dobra strategia, ona zapewnia rozwój. Ale z moich obserwacji wynika, że jest lepsza strategia. Ta lepsza strategia polega na tym, abyś planując swoją karierę, abyś rozwijając swoją karierę, skupiła się na Twoich silnych stronach. Dlaczego? Bo silne strony, Twoje talenty, to coś, co masz już teraz. Dlatego już teraz możesz zacząć z nich korzystać. Dlaczego więc ludzie w naturalny sposób nie korzystają ze swoich silnych stron? Ponieważ często w naszej mentalności jest taki program, który bardzo łatwo pozwala nam znaleźć to, w czym jesteśmy słabi, nie dość dobrzy, nasze błędy, a dużo rzadziej pozwala nam korzystać z tego, w czym jesteśmy dobrzy. Cieszyć się tym, chwalić się tym, uświadomić to sobie i na tym budować swoją karierę. Dlatego dzisiaj chciałbym Cię zaprosić do ćwiczenia, w którym będziesz mogła odkryć Twoje silne strony. Widzisz, wiele lat temu, kiedy pracowałem w korporacji, zajmowałem się wywiadem gospodarczym. Często śmiałem się, że byłem Jamesem Bondem polskiej gospodarki, jakkolwiek to brzmi. Dużo czasu spędzałem pracując przy komputerze, przygotowując raporty specjalistyczne o branżach, o firmach, o ludziach. To była bardzo fajna praca. Zresztą pracowałem w wielkiej firmie międzynarodowej, jednej z najbardziej znanych korporacji konsultingowych międzynarodowych, za świetne pieniądze, w genialnym zespole. Miałem fantastycznego szefa, praca prestiżowa, z roku awanse, więc naprawdę miałem świetną pracę. I jednocześnie, nie wiem czy znasz to uczucie, zadania, które robiłem, po pewnym czasie przestawały mi wystarczać. Czułem, że to nie korzysta z moich silnych stron, z moich silnych kompetencji, z moich talentów. A to sprawiało, że praca coraz bardziej zaczynała frustrować mnie. Nie spełniałem, przestałem się spełniać w mojej pracy. I dzisiaj pokażę Ci ćwiczenie, które wtedy, kilka lat temu, pozwoliło mi odkryć moje silne strony, a właściwie uświadomić mi sobie, że je mam i zrozumieć, że w tej pracy, którą miałem w korporacji, moje talenty bardzo im pomagały, ale były jakby czymś dodatkowym. Natomiast to, co robię teraz, wtedy, kiedy zmieniłem pracę, to, co robię teraz, to buduję moją karierę wprost, bezpośrednio na moich silnych stronach, na moich talentach. I to wystrzeliło bardzo szybko moją karierę w górę. I to sprawia, że od kilku lat robię to, co robię z wielką pasją, z wielką radością. A więc zapraszam Cię dzisiaj do tego ćwiczenia, które parę lat temu mi osobiście bardzo pomogło odnaleźć moje silne strony. Bardzo proste i bardzo przyjemne ćwiczenie. Widzisz, w ogóle w planowaniu Twojej kariery, czy w Twojej pracy, tak jak w całym Twoim życiu, bardzo ważne jest, abyś żył Twoimi sukcesami. Ja często pracuję z ludźmi z niskim poczuciem wartości. Wtedy często pracuję z ludźmi, którzy żyją swoimi porażkami, tym, co im się nie udało. Dzisiaj trochę inny kontekst tego tematu, ale również chciałbym Cię zaprosić, abyś w pierwszej części tego ćwiczenia, już za chwilę, wypisał 10 największych, najfajniejszych sukcesów, jakie odniosłaś w Twojej pracy. Okay? Dlatego za chwilę zatrzymaj to wideo i wypisz 10 sukcesów, które odniosłeś w Twojej pracy. Kiedy będziesz pisał i stwierdzisz, że wow, mam tylko 3 albo 5, spuść trochę stąd, cofnij się trochę w czasie, może pomyśl o poprzedniej pracy, może pomyśl o Twoich sukcesach na studiach albo w czasie edukacji. Myśl o tym, co Ci wyszło, z czego byłaś bardzo zadowolona, co sprawiało Ci wielką radość. Wpisz tam większe i mniejsze sukcesy, ale pamiętaj, że było ich 10. 10 sukcesów. Kiedy napiszesz, włącz film z powrotem. Będę na Ciebie czekał z kolejnym zadaniem. Do zobaczenia za chwilę. Powodzenia. Ok. Gratuluję Ci tej części ćwiczenia, ale to jeszcze nie koniec. Wypisałeś swoje sukcesy, ale to jeszcze nie są Twoje silne strony. Dlatego teraz chciałbym, abyś do każdego z tych 10 sukcesów, które osiągnęłaś, abyś głęboko zastanowił się i pomyślał, dzięki czemu osiągnąłeś te sukcesy, jaka Twoja cecha, jaka Twoja silna strona, jaka Twoja umiejętność, jaki Twój talent sprawił, że osiągnąłeś ten konkretny sukces.
Chciałbym, żebyś do każdego z sukcesów, które wypisałeś, do każdego z 10 sukcesów, które wypisałaś, żebyś wyznaczył po 5 czynników sukcesu. Czyli 5 elementów, 5 Twoich cech, 5 Twoich silnych stron, 5 Twoich wartości, które sprawiły, że właśnie ten sukces osiągnąłeś. Proste zadanie? Widzimy się za chwilę. Zatrzymaj teraz film, zrób ćwiczenie i widzimy się za chwilę. Powodzenia. Witaj z powrotem. Kiedy oglądasz ten film dalej, to znaczy, że masz już wypisane 10 sukcesów w Twojej pracy zawodowej. Do każdego z nich po 5 czynników sukcesu, czyli rzeczy, elementów, które sprawiły, że ten sukces osiągnęłaś. A to znaczy, że masz wypisanych 50 Twoich silnych stron. 50 silnych stron. A dodatkowo, bardzo możliwe, że zauważyłeś, że część z tych elementów, część z tych Twoich silnych stron zaczęło się powtarzać. Zaczęło się powtarzać. Co to znaczy? To znaczy, że te elementy, które najczęściej się powtarzają, to są Twoje naturalne, silne strony. Najsilniejsze strony. Być może to są właśnie Twoje talenty, na których powinieneś budować Twój sukces. Wracając na chwilę do mojej historii. Kiedy ja zrobiłem to ćwiczenie, widzisz, kiedy ja wypisałem moje sukcesy, więcej niż 10, okazało się, że prawie w każdym z nich powtarzają się 3 kluczowe kompetencje, umiejętności, moje wartości. Po pierwsze zaangażowanie, po drugie ambicje i po trzecie, i to był ten element, który znacząco różnił się od tego, co robiłem kiedyś i od tego, na czym teraz budowałem moją karierę. Kontakt z ludźmi, umiejętność budowania relacji z ludźmi. W dużym skrócie, moja praca wcześniej polegała na pracy przy komputerze, przede wszystkim. Mój talent polegał na kontakcie z innymi ludźmi. Bardzo często wykorzystywałem ten talent, żeby polepszać moją pracę. Ale dopiero, kiedy zbudowałem mój sukces, moją karierę zawodową właśnie na tym talencie, on poszybował w górę. Do tego samego zachęcam Ciebie. Sprawdź, czy Twoja praca, Twoja kariera jest zbudowana na tych silnych stronach, które znalazłaś w tej chwili. Jeżeli tak, gratuluję. Jeżeli jest tam coś nowego, może możesz dodać w Twojej pracy, którą teraz wykonujesz, jakiś element, albo pomyśleć, jak wykorzystać Twoją silną stronę w tym miejscu, w tej karierze, w którym jesteś teraz. A jeśli zupełnie nie, gratuluję. Może właśnie znalazłeś świetny pomysł, albo jesteś na początku znalezienia tej drogi do Twojej idealnej pracy, która będzie bazowała na Twoich silnych stronach. To krótkie i łatwe ćwiczenie dla Ciebie dzisiaj. Dzięki za ten czas. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Sławek Rek.